W latach 1919-1920 rozegrała się wojna polsko-bolszewicka. Walka ta była niezwykle istotna dla dziejów całej Europy. Polska, zatrzymując bolszewików, zastopowała rozlanie się komunizmu na całą Europę, co było celem Związku Radzieckiego. Oto przedstawiciele obu narodów: Józef Piłsudski i Michał Tuchaczewski. Zwycięstwo Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku zadało strategiczny cios Armii Czerwonej i pozwoliło przejąć inicjatywę w stronie polskiej. Tymczasem właśnie nad Niemnem wojska Piłsudskiego zadało Czerwonej Hydrze ostateczny, decydujący i nokautujący cios, przypieczętowując zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Przerażeni czerwonoarmiejcy porzucali karabiny, działa, wozy i konie. Uciekali w las, pola, kryli się w rowach. Klęska była całkowita. Potężna Armia Czerwona poszła w zupełną rozsypkę.